Jesteśmy z Wami już 5 lat. Nam też trudno uwierzyć, że czas tak szybko mija. Jeszcze niedawno świętowaliśmy pierwsze urodziny, a dziś obchodzimy okrągły jubileusz. Spółka Permedia S.A. i Gazeta Miasto ma 5 lat. I od tylu właśnie lat Miasto pozostaje gazetą koszalińską nie tylko z nazwy. To, że w centrum naszej uwagi zawsze są Koszalinianie i Koszalin widziane z jak najbliższej perspektywy, uważamy za nasz największy sukces. Dlaczego jesteśmy gazetą na piątkę? Jak przystało na pięciolecie? Odpowiemy w 5 punktach. Nocy z 9 na 10 kwietnia 2006 roku nie przespał nikt z zespołu. Po kilku miesiącach przygotowań, w bardzo późnych godzinach wieczornych, mogliśmy obejrzeć pachnący świeżym drukiem, przywieziony wprost z drukarni, pierwszy numer Miasta. Rozsadzała nas mieszanka satysfakcji, ekscytacji i napięcia. W końcu parę godzin później gazeta miała trafić w ręce naszych czytelników. Nowa, inna, lokalna. Nasze hasło brzmiało: o Koszalinianach dla Koszalinian. Więc na dobry początek rozdaliśmy im rowery. 10 kwietnia zawsze pozostanie dla nas najważniejszym momentem, ale tych przełomowych było jeszcze kilka. W 2007 roku zmieniliśmy adres, wyprowadzając się z budynku Empiku w centrum miasta do naszej obecnej siedziby przy ulicy Partyzantów 17. W tym samym roku z redakcji odszedł nasz pierwszy redaktor naczelny, Piotr Kowalczyk, a jego miejsce niebawem zajął Wiesław Miller, który do dziś kieruje redakcją. 2 lata później zmienił się layout miasta, a w 2010 roku z dziennika zamieniliśmy się w tygodnik. Przez 5 lat udało nam się zbudować partnerskie, pełne wzajemnej sympatii relacje z wieloma ważnymi instytucjami miejskimi, kulturalnymi, samorządowymi, administracyjnymi i sportowymi, szkołami, uczelniami, organizacjami biznesowymi, radami osiedli i stowarzyszeniami. Wspieramy m.in. Klub Uczelniany AZS Politechniki Koszalińskiej. Promujemy przedsiębiorców. Aktywnie działamy w grupie Made in Koszalin oraz w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Współorganizowaliśmy m.in. plebiscyt Koszalińska Kobieta Roku, Dzień Dziecka w Motoparku. Kilkakrotnie wybieraliśmy wraz z czytelnikami super nauczyciela. W ubiegłym roku dzięki naszej świątecznej akcji jedna z rodzin zamieszkała w wyremontowanym i wyposażonym mieszkaniu. Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje kultura. Poświęcamy jej obszerne miejsce w każdym wydaniu miasta. Od 5 lat jesteśmy patronem medialnym Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja czy Letniego Festiwalu Kabaretów. Patronujemy też mniejszym, choć nie mniej ważnym wydarzeniom – koncertom, wystawom, turniejom, plebiscytom czy występom chórów. Skład naszego zespołu nie jest liczny. Na łamach Gazety Miasto goszczą najlepsi koszalińscy publicyści, a przygodę z dziennikarstwem zaczynali młodzi adepci zawodu. Niezmiennie pozostajemy zgranym zespołem. Dobrze się znamy i lubimy. Właśnie to pozwala nam wprowadzać odważne zmiany. O tym, ile serca, cierpliwości, pracy i zaangażowania włożyliśmy w powstanie i rozwój miasta, wiemy tylko my. Ale wierzymy, że da się to wyczytać między wierszami na naszych łamach. Nasza filozofia jest prosta. Piszemy o Koszalinie, o tym, co dotyka Koszalinian. To dla nich, o nich jest miasto. Założyliśmy, że będą je współtworzyć i tego się trzymamy. Nie ma dla nas spraw błahych i tematów niewartych zachodu. Nie boimy się niewygodnych pytań. Jesteśmy otwarci na różne opinie i światopoglądy. Na naszych łamach nieraz toczyły się dyskusje o ważnych dla miasta sprawach. I dlatego od 5 lat, mówimy to nieskromnie i z dumą, jesteśmy odważnym, opiniotwórczym medium w Koszalinie. Spółka Permedia regularnie wydaje dodatki tematyczne, okazjonalne, informatory, śpiewniki bożonarodzeniowe. W 2009 roku wydaliśmy książkę kulinarną z najlepszymi przepisami znanych Koszalinian. Dumni jesteśmy z 7 już serii pocztówek z pięknymi zdjęciami starego Koszalina. Dla wielu naszych czytelników stały się one kolekcjonerskim cackiem, wciąż uzupełnianym zbiorem wspomnień.
a wraz z cyklem artykułów opowieścią o fascynującej przeszłości naszego miasta. Część fotografii znalazła się w wydanym w 2009 roku albumie Koszalin wczoraj i dziś. Dziś do Waszych rąk trafia ukoronowanie naszej 5-letniej działalności. Wyjątkowe, ekskluzywne wydawnictwo. 555 twarzy Koszalina.